Witam Państwa w komentarzu walutowym BOS FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako ekranie walutowy w, w Domach BOŚ. Dziś mamy dzień 1 października, godzina 11.00. W związku z tym zapraszam na uzupełnienie sytuacji na czterech głównych na najciekawszych parach walutowych, ile Państwa się dzisiaj wybrałem. Tradycyjnie już zaczynamy od rynku euro-dolara. Jest to rynek euro-dolara w ujęciu dziennym no i widzimy, że ten pierwszy dzień nowego miesiąca, pierwszy dzień kwartału, przynosi nam nowy, nowe tutaj próbę przynajmniej sforsowania nowych szczytów kilku, kilkunastu sesyjnych. Czyli widać, że zgodnie z tym, co, o czym sobie mówiliśmy poprzednio, bo ja czułem, że w poprzednim tygodniu mówiliśmy sobie, że euro dolar się cofnie, euro dolar się cofnie właśnie w okolicy tej średniej dwustu sesyjnej. Jak widać, ruch ten miał miejsce. No i zgodnie z tym, co mówiliśmy, że, o czym sobie tutaj mówiliśmy, tak, czyli to, że Euro teraz idzie niżej, ale nie zamknie się poniżej tego zakresu. Nie zamknie się poniżej tego zakresu, ponieważ obecność średniej na no, 200 sesyjnej jest bardzo ważna z technicznym, także można było oczekiwać, że z miejsca z tego, tym bardziej, że tutaj mamy jak widać linię trend wzrostowego w tym, w tym miejscu, można sobie jakiś impuls wzrostowy. Ten impuls rzeczywiście nastąpił. Mm. A w tej chwili wszystkim forsujemy e, forsujemy ten pierwszy, pierwszy opór pierwszy opór na poziomie 1,29034 jest to FIBO 26,6% zniesienia tego dłuższego ruchu terminowego długoterminowego ruchu wzrostowego no w dłuższym troszkę zakresie możemy oczekiwać, że EuroLar podejdzie podejdzie nam gdzieś pod opór na poziomie 1,20 to jest okolice 1,2934 tutaj e, tak jest bazując na technika price action udało się ustalić poziom i może że to będzie jakiś troszkę, troszkę bardziej istotny opór. No a potem zostaje nam tak naprawdę poziom luki, poziom luki i 1,30, 1,3 psychologiczny. Oczywiście fundamentalnie ten ruch dzisiaj no, ma parę, parę podstaw, czyli spekuluje się już o tym, że Hiszpania się szybko zwróci o pomoc rzędu 40 miliardów euro do struktur unijnych, co pozwoli sprawdzić jak, jak wyrażenie ma program OMT, OMT przygotowany przez Mario Dragiego. no z drugiej strony Grecy, Grecy pewnie dostaną kolejną transzę pomocową, niezależnie od tego, jak bardzo nie idą im, im tamtejsze reformy, no, ale widać, że rynek odbiera to pozytywnie, no i przede wszystkim dzisiaj Ben Bernanke, czyli 830, Ben Bernanke, szef FED, który odniesie się do QE3, także widzę, że dzisiaj też splot tych wszystkich czynników skutkuje nam wzrostami na euro -dolarze. skoro są wzrosty na euro-dolarze, to o, na przykład się złoty, tutaj piątkowa sesja, jakaś m, spekulacja na temat BGK, no tutaj wedle e, pod informacji ze strony uczestników rynku, no to BGK formalnie nie było na rynku, to nie był bank gospodarczy krajowy bezpośrednio, ale działający pośrednio, działający pośrednio poprzez banki zagraniczne, także... M, Mówiło się o tym, że piątek jest, piątek i ten fikcyjny je, ECB jest punktem rozliczenia dla dotacji unijnych dla rolników. Widać, że było, że tutaj jakiś ruch pod to nastał. Na no, tej chwili widzimy kontynuację tego ruchu, kontynuację tego ruchu. Niemniej to trzeba pamiętać, że 448, no jest dość znaczące, jest dość znaczące, jest coś znacząca strefa poniż, poniżej tak, naprawdę, który może pojawić się popyt na euro w stosunku do, do złotego. Także to bym uważać z nadmiernym optymizmem i. I do tematu, do dalszych wzrostu, będziemy, wzrostów będziemy można powrócić dopiero, gdy do złoty przeforsuje ten zakres. No i te dwie ciekawsze pary, czyli euro, frank, euro frank, który po wybiciu technicznym, tego mówię niepotwierdzonego kanału, także on technicznego punktu widzenia nie miał zbyt dużego znaczenia. Wybiliśmy, no i pewna stabilizacja, pewna stabilizacja tutaj w dole, tu trzeba zobaczyć, że tu mamy taki dość ciekawy układ, ponieważ te wszystkie tutaj knoty na dole tworzą taką strefę popytu, strefę popytu na euro. No w moim odczuciu można oczekiwać, że tutaj ta strefa wygeneruje już jakąś próbę wzrostu, tym bardziej, że widać, że te nastroje wokół euro, również na rynku euro, dolara, no są dość dobre skoro są dość dobre, to raczej nie widać powodu, żeby mocno zwiększać ekspozycję w franku kosztem euro dlatego raczej, raczej oczekuję, że jednak tu przejdzie jakąś fazę fazę konsolidacji z próbą wyjścia w górę no i no i jedna z dolar do jena, dolar do jena, dolar do jena, który no, jest ciekawy, ponieważ tak jak sobie poprzednio mówiliśmy, że ten zakres można wygenerować ruch wzrostowy, wygenerował. W tej chwili powróciliśmy teoretycznie w zakres zakresie konsolidacji, zakresie 78, 87, 78, ale mówi teoretycznie, po już dzisiaj bo widać, że rynek próbuje zejść nie tak niżej, rynek próbuje zejść niżej. No i tutaj przede wszystkim polecałbym sobie obejrzeć, jak Instytut IMM publikuje pozycje, publikuje zestaw pozycji spekulacyjnych i zobaczymy, jak rynek tam się ustawia tak naprawdę, ale raczej tutaj zakładałbym, że Widać, że część rynku gra na krótko cały czas, część rynku gra na krótko, te zmiany nie są zbyt duże. jen targany problemami politycznymi, oczywiście trzeba pamiętać, że tutaj następują zmiany w tamtym Ministerstwie Finansów, a jak wiadomo Ministerstwo Finansów jest jednym z kluczowych instytucji, które politykę monetarną danego państwa, także widać, że to jest dość nerwowo w każdym razie. Jen na razie się nie umacnia, jen na razie się nie umacnia i ten zakres 77,5 no i jena jest w tej chwili traktowany bardzo to bardzo to Ma jako bardzo ważne wsparcie, także raczej, raczej oczekiwałbym, że ten ruch w kierunku Dara może nastąpić, który będzie tak naprawdę preferowany jako tą mniej bezpieczne w przypadku tych walut bezpiecznej przystani. Dziękuję za uwagę.